Tateczka to dowód na przyznanie ogromnych unijnych pieniędzy na rozwój województwa śląskiego. Łącznie będzie to ponad 5 miliardów euro. Dzisiaj marszałek województwa otrzymał do rąk własnych decyzję o przyjęciu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wczoraj o tych samych pieniądzach mówił w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki. Kto przede wszystkim wynegocjował rekordowe środki dla regionalnych programów europejskich, regionalnych programów operacyjnych? Prawo i Sprawiedliwość. Kto wynegocjował Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego lwia część przypada tutaj na Śląsk? Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze nie tak dawno razem rząd i samorząd województwa śląskiego. Dla mnie to są dwa płuca tego samego organizmu. Władza samorządowa i władza rządowa. Dziś o unijnym wsparciu mówią już osobno i każdy czuje się ojcem tego sukcesu. Może rząd wywalczył środki, ale zdaniem marszałka kluczową rolę odegrał samorząd. Teraz samorządowcy oczekują, że w Warszawie zapadną decyzje, które szybko umożliwią skorzystanie z unijnych miliardów. Kolejny spór z dużym, można powiedzieć, ciałem politycznym nie jest do niczego potrzebny. Nam potrzeba środków unijnych na rozwój regionu, na rozwój Polski. Te środki są, pan premier Morawiecki je wywalczył, negocjując z Brukselą, ale z drugiej strony my chcemy ich implementacji na poziomie regionalnym. Myśmy się do tego przygotowali bardzo dobrze i my nie odpowiadamy za politykę krajową, to jest kompetencja rządowa. A dlaczego przez tą politykę krajową ma cierpieć region, że te środki mają być później uruchomione? Gdzie tutaj sprawiedliwość i gdzie tutaj logika? Wracając do pieniędzy, niektórzy powątpiewali, czy w końcu Polska je dostanie. Jednak teraz wydaje się, że wszystko jest już jasne i trzeba te pieniądze dobrze wykorzystać. Zwłaszcza część przeznaczoną na transformację regionu. Z punktu widzenia miast jest to proces kluczowy, bo odbywa się na wielu poziomach. Ten gospodarczy być może najbardziej widoczny, ale też jest ten poziom społeczny. To znaczy zachowanie spokoju społecznego, zachowanie choćby wskaźników demograficznych, no i atrakcyjności naszego województwa. Ponad 2 miliardy euro na transformację to wielka szansa, ale potrzeby są jeszcze większe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obliczył, że transformacja naszego regionu trwająca do roku 2050 kosztować ma 200 miliardów złotych. Także gdybyśmy to tak na lata rozbili, to tych pieniędzy jeszcze znacząco brakuje. Oczywiście nie chcę tego kontestować, bo to dobrze, że one są. Tylko najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby one najzwyczajniej w świecie nie były marnowane na pierdoły. Sukces jest jeden, ale ojców ma wielu. Pytanie, czy i kiedy oni wszyscy będą w stanie dogadać się tak, żeby inwestycje z unijnym dofinansowaniem mogły być jak najszybciej realizowane. Na razie 150 tysięcy ton węgla Polska Grupa Górnicza dostarczyła samorządom, które następnie rozdystrybuują opał wśród mieszkańców. Choć początkowo pomysł był mocno przez samorządowców krytykowany. 155 gmin podpisało, przystąpiło do tego programu, ponad 150 podpisało już stosowne umowy, a ponad 120 ten węgiel dystrybuje. 12 gmin nie przystąpiło do tego programu, gdzie jedna gmina porozumiała się z inną, że realizuje to zadanie w sposób zastępczy. Dzisiaj PGG pochwaliła się, że węgiel ma, a jedyne wyzwanie to operacja logistyczna. Węgiel jest odbierany na przykład stąd, z kopalni Mysłowice Wesoła, ciężarówkami i pociągami, a następnie rozwożony do gmin w całej Polsce. Łącznie Polska Grupa Górnicza obsługuje ich 877, a w samym województwie śląskim 109. Ceny jednak są różne. W Żywcu cena jest chyba 1800 zł i ten przedział między 1500 a 2000 to jest ten przedział, w którym te gminy się obracają. Tam, gdzie gmina się nie zgłosiła i wchodzi podmiot prywatny, ta maksymalna cena może być wynieść zgodnie z ustawą 2200 zł. Niemniej gminy starają się jednak do tej ceny, tej bariery psychologicznej 2000 nie dochodzić i raczej sprzedają w przedziale 1700-1900 zł. Mimo to mało która gmina kupi węgiel po tak atrakcyjnej cenie jak Mysłowice. Jest to najniższa cena na skalę naszego państwa, na skalę Polski, 1500 zł za tonę. Dzięki bardzo dobrej współpracy zarówno z Polską Grupą Górniczą, jak i z dyrekcją kopalni Mysłowice Wesoła, ten węgiel, możliwość tego węgla jest, aby odebrać go tutaj właśnie na terenie kopalni. Do końca tego roku PGG chce dostarczyć gminom łącznie 500 tysięcy ton węgla. Spółka ma współpracować z samorządami do końca kwietnia przyszłego roku. Do tego dnia będzie można również skorzystać z preferencyjnego zakupu 3 ton węgla.
Województwo śląskie chce dofinansowywać leczenie metodą in vitro. Radni Sejmiku Śląskiego przegłosowali na razie tylko uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie przystąpienia do opracowania i wdrożenia programu in vitro na lata 2023-2026. Na ten cel województwo śląskie miałoby wydać 20 milionów złotych, po 5 milionów na każdy rok. Dyskusja na nadzwyczajnej sesji Sejmiku była gorąca. Stosowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro jest nierozerwalnie związane z szeregiem wątpliwości natury moralnej i etycznej, począwszy od niedopuszczalnego przedkładania jednego życia ponad drugie, poprzez arbitralne decydowanie, komu pozwolić żyć ze względu na jego wybrane cechy, a komu uniemożliwić dalszy rozwój poprzez traktowanie dziecka w sposób rażąco przedmiotowy na zasadzie towaru czy produktu. O dofinansowywanie leczenia metodą in vitro stara się Platforma Obywatelska. Od kilkunastu dni politycy tego ugrupowania zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Muszą ich zebrać 100 tysięcy. W czwartek politycy zbierali je w Jaworznie. Walczymy o to, aby to ustawą sejmową, aby ten zabieg był dofinansowany z budżetu państwa we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego dzisiaj zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym dofinansowanie zabiegów in vitro. Ta ustawa kiedyś obowiązywała i to dofinansowanie z budżetu było. Dzięki 250 milionom złotych, które były w budżecie państwa, urodziło się 22 tysiące dzieci. Bo tutaj chodzi o miłość, tutaj chodzi o ludzi, tutaj chodzi o to, żeby polskie pary, które chcą mieć dzieci, te dzieci mogły mieć. Finansowanie in vitro to jest droga procedura i obowiązkiem państwa jest pomóc pary w leczeniu niepłodności. Dlatego powiemy państwu polskiemu sprawdzam, powiemy sprawdzam rządowi polskiemu. Czy rzeczywiście zależy mu na rodzinie, które odmienia przez wszystkie przypadki, czy zależy mu na tym, żeby polskie pary chciały mieć w Polsce dzieci? Na razie nie wiadomo, ile do tej pory podpisów udało się zebrać, bo akcja trwa w całej Polsce. Chętnych do podpisania się pod projektem ustawy jednak nie brakuje. Bo jestem za tym, żeby wszystkie dzieci miały szansę. Jeśli program dofinansowania in vitro w województwie śląskim zacznie działać, przez 4 lata będzie mogło z niego skorzystać około 2000 par. Bytom, rynek, choinki i urządzenie rekreacyjne obracające się wokół własnej osi. To okoliczności, bo sprawcy pozostają ciągle nieznani. Jedno jest pewne, tak udzieliła im się świąteczna atmosfera, że postanowili zabrać coś z niej do domu. Padło na karuzelę, a że ta jest raczej mało poręczna, to postanowili ją najpierw rozkręcić. Łupu jednak nie udało się zabrać, bo ta na rynku ciągle stoi, tyle że już pozbawiona swojego blasku. Nie wiedziałam o tym. Naprawdę? No, ale no nie wiedziałam. Ale świństwo wielkie. Spodziewała się pani, że taka sytuacja, taka próba kradzieży... Nie, dla mnie to niepojęte. O kurde, no nie, no, to jest strasznie. Co to się robi już, to strasznie jest. No to typowe dla bandziorów. Jak pan ocenia takie zachowania? No beznadziejne. Trzeba karać. O tym, że z karuzelą jest coś nie tak, urzędnicy dowiedzieli się od mieszkańców. To, że ktoś zabrał się za jej rozkręcanie, potwierdzili już pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Dlaczego, kto i kiedy, to się pewnie już niedługo okaże, bo trwa intensywne przeglądanie. Natychmiast zgłosiliśmy to na policję. W tej chwili przeglądamy monitoring miejski w celu ustalenia sprawcy. Karuzela została też uszkodzona. Tak, karuzela została uszkodzona, zostały pozrywane girlandy świetlne, także na pewno trzeba będzie włożyć sporą sumę pieniędzy, żeby doprowadzić te dekoracje do poprzedniego stanu. Teraz karuzela działa, bo jest ekologiczna i napędzana siłą ludzkich mięśni. Tyle, że świąteczny klimat jakby prysł.